Daniel od początku do końca poprowadzi inwestycje w Bolesławcu, a do zrobienia jest The Pub w stylu angielskim. Witam Was wszystkim w pierwszym odcinku nowej naszej realizacji, ale tym razem jesteśmy w Bolesławcu pod wiaduktem. Nowe wyzwanie i tym razem będziemy mieć jedną z najlepszych inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że tego jeszcze nie robiliśmy. Tym razem zmierzymy się z przygotowaniem pubu dla naszego inwestora. Zobaczcie, jak będziemy tworzyć piękno tego pubu w Bolesławcu. Drugie miasto w Polsce to Stryków. No i metamorfoza mieszkania około 40 metrów kwadratowych. A w nim już mamy naszego Krzysztofa. Jesteśmy w łazience w Strykowie. Jak widać, już jest ładna czystka. Już nie mamy płytek na ścianach. Zostały nam tylko i wyłącznie płytki na podłodze, których aktualnie nie widać w tym gruzie. Teraz to będziemy sprzątać, czyścić. Kuć resztę płytek. Całą armaturę już mamy wyniesioną. I zobaczymy dalej, jak tutaj już wyczyścimy, wyniesiemy gruz i jak tutaj będziemy działać z tematami. Projektant Marcin i prowadzący Daniel w Bolesławcu opowiadają, jak będzie wyglądał The Pub. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka, a za nami rzeka Bóbr. Przed nami, zobacz, piękne słońce, wiadukt. Ślicznie. No ale pewnie się zastanawiacie, co razem tu robimy. Dawaj, Marcin. Ja w czapce, nie? A takie słońce. A takie słońce, ale dobrze, mamy słońce, lekki mrozik, ale to nie o co chodzi. Dawaj, po co jesteśmy w Bolesławcu? No słuchaj, mamy fajne wyzwanie. Będziemy robić pub. Pub, którego nigdy w naszym cyklu programów nie było. Pub, czyli po prostu restauracja. Dokładnie, ale ona będzie, mam wrażenie, że ona będzie troszeczkę inna od wszystkich, tak? Bo jak zwykle coś tam namieszamy, tak? No dobrze, ale inna, to znaczy, a co tam będzie serwowane, czy już wiemy? Słuchajcie, to co zwierzaczki lubią najbardziej, czyli steki na przykład. Dobrze, czyli tak, my zaraz się spotkamy z inwestorem w tym pubie, zobaczymy, co tam ogramy, jak to wszystko będzie wyglądało. Marcin pewnie porozmawia z naszym inwestorem, żeby przygotować projekt tak, to podstawa. No musimy wybadać, tak, jak koncept widzi nasz inwestor, tak? I żeby to wpisać w te piękne miejsce, w którym jesteśmy. Bolesławiec i The Pub w stylu angielskim. Daniel porozmawia z inwestorem Mariuszem. No dobrze, Mariusz, to mów, gdzie mnie ty przyprowadziłeś? Przyprowadziłem cię w miejsce, gdzie powstanie pub. No dobrze, to gdzie ten pub jest? Gdzie dokładnie? Jeszcze go nie ma, ale będzie tutaj. Dobra, to prowadź, staniemy przed nim i trochę opowiesz mi o nim. Okej. Więc tak, to w tym miejscu. To jest to miejsce. A co tu wcześniej było? Szkło, ceramika. Tak, szkło i ceramika. Niestety po 30 latach prowadzenia działalności zamyka się klient. Właściciel chce wynająć. Pod właśnie dla mnie. Pod dla ciebie, no dobrze, pod pub. Ale jaki to ma być rodzaj tego pubu? No to ma być typowy pub w stylu angielskim. Więc dużo drewna, jakieś tam szybkie, nie, może nie jakieś tam, tylko po prostu dobre jedzenie, tak, szybkie. No i dużo alkoholu. No dobrze, a jak będzie nazywał się ten pub? Masz już nazwę? Tak, nazwa będzie po prostu krótka, The Pub. The Pub. Jak będziecie w Bolesławcu, pamiętajcie, na rynku The Pub i to jest właśnie restauracja Mariusza. To chodź, prowadź mnie. Kolejna lokalizacja to mieszkanie 49 metrów kwadratowych w Warszawie na Mokotowie i nasi prowadzący. Asia, nowe miejsce, nowa inwestycja, na samym wstępie fajne kolory, beże.
Mnie się to podoba. Bardzo. No pięknie. Jest światełko kabelki. Tak, instalacje wstępnie przygotowane. Ja widzę moje już miejsce pole numer do jeden. Tak, szafa. O, musi być na wejściu. Miejsce, gdzie powiesimy kurtki, schowamy buty. No idealne właśnie, nie za dużo, nie za mało, ale starczy. Tak. Zdecydowanie myślę, że tutaj można pomyśleć o szafie otwieranej, licowanej, gdyby przedłużeniem ściany. Super rozwiązanie. Co sądzisz o tej ścianie? Ty już wiesz, jak to zrobić. Ja tutaj widzę z kolei, wiesz, kobieta, lustro. Tak. Lustro, stoliczek niezbyt zabierający tutaj przestrzeń do przejścia. Wiadomo. Idziemy do... Sypialni! Tak, już mi się podoba. Też fajne pomieszczenie. No ja widzę sobie łóżko. Co mężczyźni widzą w sypialni, jak powierzą? Łóżko! A kobieta? No Andrzej, no... Garderoba! No garderoba! I tu mamy piękną, się prosi wnękę na garderobę. Znów twoja bajka. Tak. I pole do popisu. No to powiem parę słów. Raczej drzwi przeskupne niż otwierane. Z tego względu, żeby nie zabierały za dużo miejsca przy otwieraniu korzystania, ale super miejsce, widzę, że głębokość odpowiednia, żeby było na odzież duszącą, składaną, ale to później. Andrzeju, gdzie się nie obejrzeć, tam po prostu masz robotę. Same ciasteczka. Balkon stworzony dług, widzę, wnętrza, siedzisko, tak? Tak. Fajne miejsce do odpoczynku. Co powiesz na temat? Jestem zachwycony. Coraz częściej bloki, balkony wykończone są deską kompozytową. Uciekamy już raczej od tych tradycyjnych kaw i zimnych. Tak, tutaj można bawić się też fajnie kolorystyką. Zimne, a co my lubimy? Ciepło. Ciepło, zdrowo, bo cieple idziemy do kuchni salonu. Może coś ugotujemy. Jeszcze nie, ale kto wie. A co skłoniło naszego inwestora Mariusza do założenia The Pubu w stylu angielskim? No to teraz się dowiemy. Remont na 5, pub i kamienica, remont na 5+, to programy są, które polegają na tym, że przyjeżdżamy do inwestora, rozmawiamy z nim, ale przede wszystkim remontujemy dla niego coś, co on sobie wybrał, w tym przypadku pub. Ale ja chciałbym się dowiedzieć trochę o tobie, trochę prywaty. A co, bo nasi widzowie są troszeczkę ciekawi. Dobrze, opowiedz mi, skąd pochodzisz. Ja będę ci takie konkretne pytania odpowiadał, zadawał, a ty mi będziesz odpowiadał. Skąd pochodzisz? No, z Bolesławca, czyli stąd. Ile masz lat? 45. Gdzie mieszkają rodzice? Też w Bolesławcu. Dobrze. Rodzeństwo? Dwóch braci i siostry. Starsi, młodsi? Jeden młodszy brat, starszy brat i młodsza siostra. Widzę po twojej sylwetce, że dużo trenujesz. Jak dużo? Bo ja muszę na wciągu siedzieć. No, ostatnio w ogóle, no, ale jak czas pozwoli, to po prostu 3 razy w tygodniu. Mam kolegę, który mnie tam, że tak powiem, do tego mobilizuje. No, ale aktualnie teraz przez pół roku nic nie ćwiczyłem, niestety. Okej, jak lubisz spędzać wolny czas, jeśli go masz? No, jeśli go mam, no to lubię pojechać sobie nad rzekę Odrę i powędkować. Ewentualnie jakieś tam, powiedzmy, jazda na motorku, jeśli też tam okej, a to pogoda jest. Wycisza to wędkowanie? Myślę, że tak, tak, tak. Prowadzę firmę od ponad 20 lat, więc... No właśnie, jaka to firma? Czym się zajmujesz? Ogólnie zajmuję się montażem mebli i jakby wyrobem mebli kuchennych. Ale w całej Polsce, czy tylko tutaj na Dolnym Śląsku? Tutaj tylko po prostu Bolesławie i okolice. Aha. Więc myślę, że tutaj po prostu kontakt z ludźmi, z klientami jest dosyć duży, przez co taki wyjazd na ryby, kiedy po prostu nie ma tam nikogo, pomaga mi się właśnie wyciszyć. No dobrze, to skąd ten pomysł na ten pub? W dwóch słowach, w dwóch zdaniach, wojskowe. No skąd pomysł? No sam do końca nie wiem skąd, po prostu zawsze to było z tyłu mojej głowy, zawsze mi się to podobało, tak, takie nalewanie sobie piwa, rozmowa z ludźmi, bo to styl kontakt. Angielski, prawda? Tak, chciałbym w takim stylu angielskim to zrobić, więc po prostu, tak, chciałem.
A co to takie za zbiegowisko? Trzech panów i o czym oni rozmawiają? Ale zaraz się dowiemy. Hej, działasz? Działasz? No, widzę, że tutaj... tak, Marcin już działa, to ja was panowie zostawiam, dobrze? A wy sobie tutaj porozmawiajcie o tym, jak to będzie wszystko wyglądało, a ja jeszcze tam sobie coś popatrzę na rynku. Idź patrz. Za dużo piwa nie pić. Fajna słoneczka, co? Tak jak mówiłeś, będziemy tutaj musieli dokonać wielkiej metamorfozy, tak? Wspominałeś o desce. Opowiedz mi coś więcej na ten temat. Jaka jest twoja wizja w głowie, co? No tak, to jest deska postarzana, więc ona bardzo fajnie odnosi ten efekt postarzenia. No, chciałbym tego drewna tutaj dać sporo, tak? Nie za dużo oczywiście, ale dużo. Mam jedno pytanie. Robimy demolkę totalną, czy jednak zostajemy z tym, co jest i ozdabiamy to w taki sposób, żeby to była ta myśl, którą żeśmy na spacerze porównywali, znaczy, o której na spacerze rozmawialiśmy, czyli ten taki pad tak, angielski. Tak. No, czy na pewno dużo jest do ozdobienia bardziej. No, chciałbym zostawić pewne rzeczy, tak, żeby jak najmniej, powiedzmy, lokalu przerabiać, bo tutaj też nie możemy za dużo przerabiać, bo, no to, tak, mamy ściany bo nośne, to są ściany, tak, ściany nośne, to tamto. Ale sufit mamy podwieszany, więc tak. Z tego co zdążyłem zauważyć, to on może być trochę wyżej. Tak, jego damy wyżej, no i chcemy, co my chcemy zrobić, sufit akustyczny, więc no na pewno tutaj... No właśnie, bo to słychać to, nie? Zobacz, uderzysz i jest echo, nie? A tym bardziej, że no na razie jeszcze mamy jakieś tutaj te ceramiki, tak, inne rzeczy, ale jak to ucieknie stąd, to echo będzie. No tak, wiesz, dojdzie bar, to pomieszczenie się trochę zmniejszy, ale masz rację, że sufit akustyczny jak najbardziej nawet ma na to rozwiązanie, wiesz? Ale to pogadamy potem. A nasz prowadzący Zygmunt porozmawia z inwestorem o swoim mieszkaniu i nie tylko. Irek, tutaj jest po prostu pięknie. Miejsce jest fantastyczne, jest zielono, jest cudownie, a przy okazji genialnie komunikacyjnie. No. Czy z tego względu wybrałeś to miejsce? To znaczy nie, jak 25 lat temu kupowałem to mieszkanie, to komunikacyjnie nikt nie wiedział, że będą autostrady tędy przebywały. Natomiast wiesz, no to jest 17 km od centrum Łodzi. Przepiękne miejscu nad wodą, jak widać budynek jest ile, no, 100 metrów, 50 metrów od wody, więc no, dużo zieleni, no genialny pomysł. No. Jak stoisz na balkonie, to patrzysz na to wszystko, co tutaj się dzieje. To jest zalew, tak? To jest zalew, tak. Aha. To jest zalew i to jest zalew z czystą wodą w Strykowie, bo do tego momentu do Strykowa nie ma żadnych przemysłowych rzeczy. A więc żadnych ścieków nie ma, no tyle co schodzi z pól. Mhm. 25 lat, tyle tak, mniej więcej tak. Mieszkasz. Tak. Jak zobaczyłeś po raz pierwszy ten budynek, to mieszkanie, od razu stwierdziłeś, to jest to? Tak, tym bardziej, że tego budynku tak naprawdę nie było, bo były tylko fundamenty i poziome rzeczy, że nie było jakby całego budynku zrobionego. Aha. Natomiast no, miejsce jest rewelacyjne. Wiesz, no, dla mnie 70-metrowa kawalerka. Wystarczająca rzecz. A poza tym wszędzie blisko, bo wszędzie tutaj się krzyżują dwie autostrady. Centralne tak miejsce Polski. Dokładnie. Centralne miejsce Polski. I żeby było najśmieszniej, do Warszawy jadę godzinę, do Poznania jadę 2 godziny, do Wrocławia jadę 2 godziny, do Gdańska 2 godziny. Inaczej, wszędzie nie jadę powyżej 2 godzin. Chyba, że jadę do Łodzi. A jest to tylko 17 km, ale tu różnie bywa. No tak. W momencie, kiedy już wszedłeś do tego mieszkania, wiedziałeś, jak to urządzić, sam projektowałeś, miałeś projektanta, jak to było z urządzeniem? To znaczy, nie, mieszkanie nie widzieliśmy, jak to zrobić, bo było jeszcze śmieszniej, to ja z kolegą to kupiłem jeden, bo to był ostatni, jedyny apartament. Mhm. Duży apartament, 140 metrów. No i postanowiliśmy go podzielić na pół. Po 70. W każdym... A nad tymi wszystkimi inwestycjami będzie czuwał Zygmunt Heizer. Pani Moniko, muszę powiedzieć, że siedzi się tu super wygodnie. Tutaj są klubowe.
klasyczne chyba, tak można powiedzieć. Tak, są to sorty Chesterfield, pikowane, welurowe, mają swój styl i w obecnych trendach jest to model, który jest bardzo często też wybierany. No i siedzi się na nim super wygodnie. No to teraz już Państwo wiedzą, że będziemy rozmawiać o kanapach. Pani Monika Pawlak jest przedstawicielką firmy SLF24. Może rozszyfrujmy ten skrót, bo to jest... Smart Line Furniture. Aha. A dlaczego 24? Działamy 24 godziny na dobę. Naprawdę? Sklep internetowy, można kupować u nas całą dobę. Jesteśmy do dyspozycji klienta może nie całą dobę, ale staramy się... No tak, ale zamówić mogę również dobrze o północy. Można. Nad ranem, nie ma problemu. Kanapy to jest Wasza specjalność, kanapy, sofy. Tak, kanapy, sofy, łóżka, sofy rozkładane, fotele też rozkładane, krzesła. Mamy ofertę dość bogatą. Mamy ponad 40 tysięcy różnych konfiguracji mebli. Jeszcze raz? 40 tysięcy ponad i cały czas... Ta oferta się poszerza. Dlaczego tyle? Ponieważ mamy bardzo różnorodność tutaj do wyboru tkanin, kolorystyka, faktury materiałów, sofy, dwójki, trójki, fotele, są to całe linie tworzone. Ale to znaczy, że musicie być bardzo elastyczni. Bo mając takie możliwości, właściwie klient sobie może wymarzyć, co tylko zechce. Dokładnie. Tyle kanap, sof, tyle modeli, tyle materiałów wykończeniowych, kolorystyka. Naprawdę trochę współczuję inwestorom, którzy będą musieli dokonać wyboru, bo właśnie taka jest firma SLF24. Jest w czym wybierać. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a już za tydzień zobaczycie. No jesteśmy, Bolesławiec, rynek 31 przez 32 i tu w tym miejscu Mariusz, nasz inwestor, wymyślił sobie... Tyle.